Cześć, witajcie w trzeciej części poradnika o przetrwaniu w kosmosie. Tak jak obiecałem, przyjrzałem wszystkie klasy i zdecydowałem się, że w tym odcinku polecimy misję. Już odpalam dla Enforcera. Ci piloci żyją podobno dla wojny. No zobaczymy, co z tego będzie, zwłaszcza na tak niskim poziomie. Dodatkowo nie nagrałem tego, ale pokażę wam. Zmieniłem ustawienie skilli. Wcześniej robiłem misję Explorera, więc wszystkie skille Explorera jakby się uczyłem. Prawda, dwóch nie ogarnęliśmy, to jest archeologia trójka i hakowanie trójka. Zamiast tego wrzuciłem sobie umiejętności Enforcera. No, skoro robimy jego misję, stwierdziłem, że no, przydadzą się też jego skille. Jak widzicie, troszeczkę poprzestawiałem, bo one się w zupełnie innej kolejności wczytują. Ja je przestawiłem w taki sposób, żeby najkrótsze na początek, żeby jak najszybciej te skille no, nabić. Naprawdę, cały czas telefon milczał. Tylko zacząłem nagrywać, zaczęło się. Docelowo oczywiście chcę osiągnąć także właśnie tą archeologię i hakowanie, żeby móc odhaczyć tamte drzewko. Nie wiem, czy będzie z tego jakiś bonus, czy cacuś. Teoretycznie nie wiem, może coś tam dostanę, zobaczymy. Widzę, że w Enforcerze mam wszystkie skille, jakby, które potrzebuję, nauczone. Więc spróbujmy ogarnąć. Przepraszam. Wciąż nie wiem, o co chodzi. Kiedyś się dowiem. Coś mi tu znowu wpadło. Nie wiem skąd i czemu. No ale jak wpada kasa, to znaczy, że jest dobrze. Pomimo, że dostaliśmy teoretycznie lepszy statek, mówię tu o nim, pozostanę jednak przy starym. Ten ma tylko jedno miejsce na zamontowanie broni czy lasera górniczego. Więc mi się po prostu nie podoba. Zresztą, jak mówiłem, jakiś taki rozkraczony. No, najprawdopodobniej pójdzie na sprzedaż. No ale do misji. Lecimy z odsieczą do Gruników. Brzmi nieźle.
Czekajcie, muszę trochę mikrofon wpisać, bo widzę, się ktoś na czacie pojawił. To niegrzecznie tak nie odpisywać, prawda? No, widzę bandytę. Czekamy, żeby wejść w zasięg broni. Fajną rzeczą jest to, że można namierzyć sobie kilka celów równocześnie. Jakby później w razie czego nie trzeba ich gdzieś tam z boku szukać. Tak właśnie mi się wydawało, że innego atakuje, a innego śledzia. No i załatwione. Tu, udało się. Teraz właśnie zauważyłem, że są wraki puste. Albo z jakimś towarem. Jakiś złom, ale zawsze da się na tym zarobić.
No proszę, jakaś amunicja wpadła. Amunicja i metal. No jeszcze ładniej. Będzie co sprzedawać w razie czego. Dobra, wracamy do domciu. Docking permission requested. Docking request accepted. Sami przyznacie, no nie było to jakieś bardzo wymagające. A wpadło działko. Zakładnika. Trochę niepokoi mnie to, że sugerują, żeby się w boostera do tarcz wyposażyć. Ale myślę, że jak założymy drugie działko zamiast lasera górniczego, to sobie z tym poradzimy. Grunika nie chcemy. Założymy to. Załadujemy. Jeszcze wypadałoby pamiętać o tym, żeby... Nie to. Wypadałoby pamiętać o tym, żeby zabrać ze sobą amunicję. Bo będzie lipa, jak nam się skończy. Wrócimy do hangaru, po co ma nam... Zastanawiam, czy mogę wrzucić te drugie ładunki? To jest chyba ten sam rodzaj amunicji. No mogę. No dobra. Żeby za dużo nie przeciągać. Letyma. Active.
czasu, jak zacząłem. Czemu nie mogę ich namierzyć? O co chodzi? Czasu jak zacząłem grać w FIF, trochę za mnie zaniedbuje No Man's Sky'a i Wiedźmina, ale dniami braknie na wszystko. Fajne jest w cywilnej wersji lasera, że nie potrzebuje amunicji. Aczkolwiek podejrzewam, że no niestety jest słabiutki. Nawet jakoś specjalnie tarczmy nie pojechali. A cóż to? Dron. Nice. No dobra, nie ma tu więcej do roboty, wracamy. No jak to jest z tymi dronami? Się naprawiają? Trzeba je naprawiać? No może przy najbliższej okazji przetestujemy, jeżeli tylko będę w stanie go używać. Czas
poklepać tyłek jakiemuś ziomkowi. Myślę, że się tym zajmiemy za chwileczkę. Tylko wpierw chciałbym sprawdzić, bo jako nagrodę dostaliśmy nowy statek. Zabierzcie mi to. Cóż to jest? Combat Wizard. No to chyba mamy naszego faworyta. 300 tarcze, 350 armor. A mój Navitas? Ciut słabsze tarcze, większy armor. Myślę, że damy mu szansę. Tylko zobaczymy, ile ma slotów, bo dużo. No dobra. To weźmiemy dziada. There is already something in that location. Tak będzie prościej. Wszystko wymontowane, amunicja wymontowana. Przeskoczmy na tego. Zobaczmy, ile tutaj mu możemy założyć. O! Dobra. Trzy działka. No powiedziałbym, nie jest źle. Dobra, reszty tak naprawdę nie potrzebujemy, więc... Niech sobie zostanie w hangarze, tylko przerzucimy amunicję, żeby się nie zbłaźnić i nie polecieć gdzieś czasem bez amunicji.
się cholera zaczytałem i mi muci. Kuźwa, nie nadążam przełączać. Radę ją dogonić? Znikła. Kolejny dronik. Docking permission requested. Docking request accepted. Training completed. Misja zwiadowcza, tutaj chyba też nie będzie zbyt dużo do roboty. Ale wyładujemy sobie chociaż śmieci z hangaru. Gdzieś miałem drona, zgubiłem chyba jednego, a nie, są oba, dobra. Drive active.
Czemu on leci tędy? Po co tu kaman? Coś mi się pilot zamotał. Bo ja go zamontował. Konstrukcja fajna. Shit. Spadamy. Jakieś gazy z dupy by mnie zabiło. Docking permission requested. Docking request accepted. Okej. Takie spotkania zazwyczaj kończą się kilkoma dziurami w kadłubie, jak znam życie, ale... Ja dostałem jakiś dopalacz chyba, nie? Na statku mam jaki?
wrażenie, że cywilne wersje są po prostu gorsze, więc załóżmy to. Skoro już tu jesteśmy, to... Czy naprawdę nie mam załadowanej amunicji do niego? Genialnie. Coś wspominałem o tym, nie? Żeby się nie wybierać bez amunicji czasem. Geniusz. Jak widzicie, no... Nie mam hangaru dla dronów, więc póki co ich nie przetestuję. Może jak jakimś innym statkiem się wybiorę na wycieczkę. Widziałem, że te pozostałe posiadają. Po prostu chcę, żeby mu skopał dupę. Zdecydowanie nie mam nic przeciwko. Początki to jest taka gra na pół ręki, tak naprawdę. Siedzisz, palisz fajeczkę, popijasz kawkę, od czasu do czasu coś tam zadziałasz. Docking permission requested. Docking request accepted. Nie mam pojęcia, jak z czasem stoimy. Jest szósta misja. Co to jest? Tybrelery Mink.
plus 1 do percepcji. No okej, okay. Fajnie. Tylko zapomniałem zobaczyć, co mam zrobić. Rozpieprzyć jakiś outpost. No dobrze. Rozwalanie bazy może już być bardziej bolesne. Ale mam nadzieję, że nie. Mam Golasa, kurde. Ten statek... Aj, demet. Pomyłka. Ten statek praktycznie no nic nie ma poza dopalaczem i działkami. W czasie II wojny światowej na takich to chyba kamikadze mówili, nie? Przepraszam was. Thank you.
U, kolejny dron.
Kurde, nie chciałem tego. Wieżyczek odlecieć, ale coś mi nie pykło. No trudno. Mają hartę. Docking permission requested. Docking request accepted. Grosze widzę tutaj za naprawę się płaci. Przynajmniej w tej chwili jeszcze, więc. A ludzie chyba to można ogarnąć. No dobra. Po prostu mamy to użyjmy, tak? Active. No, trzeba przyznać, że ta ochrona trochę mi dała po ludzku.
dowiedzą się jak. Coś tu mam pierdolnięcie. Nie za dużo was matka miała. To by było na tyle. Koniec końców nie jest źle, no została mi prawie połowa tarczy, więc... Przy tylu przeciwnikach to w sumie... Chyba nie najgorzej. Ciekawego. Sprawdzimy sobie to. Docking permission requested. Docking request accepted. Ochrona cywili, no nie jest to może coś, co jakoś lubię, ale
sprawdzić tą broń. Co? Hit drone coś tam niby dodałem, a nie dodałem. Nie rozumiem. No i gdzie mam tego skilla? O, mamy. Skill training completed. Chciałem sprawdzić, co to jest, nie? No dobrze, może bym się skusił, tylko pytanie, po ile jest amunicja do nich. Sobie ten mecz 5, 7, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 4, 5, 2, 4, 4, 6. Dobra, czyli wychodzi na to, że to jest dobeściak.
ile mi zawołają za powiedzmy 2000, 50 tysięcy. Nie było to jakoś dużo, nie? No dobra. Czemu to mi bardzo mocno przypomina tą amunicję, którą mam? Działa na tej samej amunicji. No proszę. Miłe zaskoczenie w sumie. Faktycznie króciutki. No ale myślę, że jeden na trzy będzie ok. Wygląda to dobrze. O, mi co dalsze pojechało. Wykuj, no rozstrzał, powiedzieć. Nie będziemy się do nich śpieszyć, niech się chociaż trochę zawsze odbudują.
chociaż jednego rozwaliło. Oto pierdyknięcie było bardzo nie fair. Też mogli mi połowę tarczy wystarczyć. Cholera mi się wszystko wyświetla. Nie no, ładowni i tak już mam tak zarąbaną. Właśnie. Drona możemy zostawić. Ja tu w ogóle miałem... Aha.
muszę jakoś inaczej tutaj mikrofon ustawić, bo mam go między sobą a klawiaturą, przez co nie mam dostępu do skrótów klawiszowych i jest trochę ujnia. Ciekawa rzecz, na PVP chyba. Kolejna broń. Tak dalej pójdzie, to dealerem zostanę. A nie, nie, żebym narzekał, nie? Przybytku głowa nie boli. No, w międzyczasie się tarcze naładowały. Możemy lecieć dalej. Zobaczę, że tu jeszcze jakieś kasa wpada, nagrody za piratów, czy coś takiego. Najsik.
O, cóż to? Jak ulepszenie do broni, to biorę. Dużo fantów zostawiałem po sobie. Fajnie, podoba mi się to. Niestety syfu też. Fajnie, podoba mi się. Rozdupczyć. Ciekawe, czy jakieś posiłki przylecą. Zostanie nam ostatnia misja, tak? Docking permission requested. Docking request. Machniemy ją i zakończymy ten odcinek, bo coś wydaje mi się, że dość długo nam tutaj zeszło na tym.
Tristan. A, spowalnia statek wroga. Rozumiem, wolniejszy, łatwiej trafić. Mam nadzieję. A mój? No gorzej to wygląda. To jest chyba takie samo jak tam, nie? Mieliśmy. Jak to się nazywa? Nie. Teraz zgłupiałem. Sobie porównamy. Optymalnie 600, 700. No jeszcze gorzej jak to. O, mogłem od razu do tamtego statku, nie? Przyrzucać. A, nieważne. Ogarnięte. Wygląda, jak już w nim siedzę. Czemu tak samo? A, dobra, spoko. Teraz 517 i 367, no jest lepiej.
pytanie, czy... O, dupa. A czemu tego? Shit. I urok to sraczka. Co to jest? Skiny jakieś? No może kiedyś się przydadzą. Mam wrażenie, że trzy takie same wpadły. Nie. O! Mogę mieć drony. Pytanie, czy mogę je używać. Przy okazji sprawdzę, nie? Więc zobaczymy. Mam dylemat, czy wystarczy mi amunicji? No weźmy sobie. W przybytku głowa nie boli, jak już mówiłem. A lepiej wrócić z nią do bazy, niż by miało zabraknąć, co nie? No dobra. No to biorę. W sumie fajnie wygląda. Warp drive active. Maskowanie po wyjściu z bramy mi się podoba. W sumie sam moment, jak je zdejmuję.
braknie korci, ale raczej nie ma tam po co lecieć bez czego? Bez tego skanera. To było relikt skaneru jakoś tak. Że to tylko moje przypuszczenie, nie? Za szybko padają, nie zauważam, kiedy giną. A prawie każdy coś zostawił. I je butło. Zbierajmy teraz fanty, niech się tarcza spokojnie nam podładuje. Lecimy dalej. Oni to nie są.
Ciekawe, czy można ustawić, żeby trzymał się na większą odległość. Podlecimy sobie, ale nie będziemy jeszcze przelatywać. Poczekamy, aż nam się tarcza naładuje. Najwyżej, jeżeli to będzie trwało zbyt długo, to jakieś cięcie tutaj strzelę. Mimo wszystko jest to ostatnia misja, więc liczę się z tym, że końcówka może być ciężka i mogą chcieć sprać moje dupsko. Wygląda trochę jak żniwiarz z Mass Effecta. A co to w ogóle jest? Jakiś spooky pink. Dobra, żeby nie przyciągać, lecimy. Te drony już koło się rozwaliły. Sobie radzą.
jakoś mam obawę przelatywać o zbyt blisko tego.
Zajebisty pilot się ukrywa w bazie. Wolfie. Drony do domu. Spadamy stąd, nie ma co tu szukać. Trzeba skończyć film. Requested. Docking request accepted.
Dobra, to drugiego agenta ogarnęliśmy. Tak jak mówiłem, będziemy kończyć film, bo i tak przeciągnął mi się dość znacznie. A ja padam już twarzą na pysk, albo pyskiem na ryj, jak to woli. Więc trzymajcie się i do zobaczenia.